ponad 1 100 000 złotych, zdaniem urzędników, ma zapłacić jeden z suwalskich przedsiębiorców, który w ten szokujący sposób ma się nauczyć, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, bo w tej sprawie naprawdę sam diabeł karty rozdaje. W 2018 roku do Sławomira Jakubowskiego, prowadzącego w Suwałkach od dziesięcioleci serwis wulkanizacyjno-oponiarski, zgłosił się prezes jednej z lokalnych fundacji. Roztoczył przed przedsiębiorcą wizję zbudowania permakulturowego ogrodu, który dzięki wykorzystaniu w nim używanych opon samochodowych miał stać się chlubą gospodarza terenu. Zdewastowana przez bobry działka położona w starym folwarku wymagała sporo pracy, a budulcem pozwalającym na zmianę oblicza prywatnego terenu miały być właśnie opony. Przedsiębiorca zawarł z fundacją stosowną umowę, na mocy której w drodze darowizny właścicielem kilkudziesięciu używanych opon stała się rzeczona organizacja. Jeszcze zanim ogród powstał, do firmy Sławomira Jakubowskiego zawitali z kontrolą przedstawiciele Inspektoratu Ochrony Środowiska. Odwiedzili też mający powstać ogród. Kontrola u przedsiębiorcy zakończyła się wystawieniem 300-złotowego mandatu i zaleceniem, by w przyszłości sprawdzał, czy obdarowane podmioty mają zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Postępowanie wobec fundacji zakończyło się karą administracyjną za przyjęcie opon bez posiadania takiegoż zezwolenia. O potrzebie jego uzyskania nikt nie pomyślał, bo przecież obowiązujące już wówczas rozporządzenie ministra środowiska z maja 2015 roku pozwalało i nadal pozwala na wykorzystanie używanych opon w ogrodach. Jak się dowiedzieliśmy jednak, w Suwalskim Inspektoracie Ochrony Środowiska jest jeszcze drugie rozporządzenie, które na takie wykorzystywanie zużytego ogumienia nie pozwala. Który z aktów należy stosować? Bez przeprowadzenia jakiejkolwiek ekspertyzy używane, ale wciąż użyteczne opony uznane zostały nie wiedzieć czemu za odpad, choć nim nie były, a permakulturowy ogród uznano za składowisko odpadów. Twierdzą zgodnie zarówno Jakubowski, jak i prezes obdarowanej fundacji. Sprawa jednak zdawała się mieć finał uwzględniający stan opon i sposób ich wykorzystania w ogrodzie. Decyzję potwierdzającą, że wykorzystywane opony są użyteczne i w tym wypadku pożyteczne, wydał wójt gminy Suwałki w pierwszych dniach lipca 2019 roku. Decyzja, zdaje się na wskroś logiczna, została wprawdzie zaskarżona do samorządowego kolegium odwoławczego, ale skład orzekający w czerwcu 2020 roku przyznał rację włodarzowi gminy Suwałki. Jak się okazało, nie na długo. Kilka miesięcy później decyzja wójta na skutek wznowienia postępowania uznana została za wydaną z rażącym naruszeniem prawa. Pod koniec października 2020 roku włodarz gminy musiał więc wydać nową decyzję nakazującą właścicielowi ogrodu uprzątnięcie opon, które wykorzystano do poprawienia stanu środowiska. 28 grudnia tego samego roku, mieszcząc się w terminie wyznaczonym fundacji przez wójta, Sławomir Jakubowski na zlecenie właściciela ogródka zabrał opony i przekazał je do utylizacji profesjonalnej firmie. Sprawę uznał za zakończoną. Niemal rok później, na 3 tygodnie przed Wigilią 2021 roku, do drzwi rodziny Jakubowskich zapukał listonosz. Po otwarciu koperty świat Jakubowskich po prostu się zatrzymał. 20-stronnicowa decyzja wydana przez Urząd Marszałkowski poinformowała przedsiębiorcę o opłatach, jakie zdaniem urzędników winien ponieść w związku ze składowaniem odpadów na prywatnej działce położonej, na jego nieszczęście, w obszarze chronionym stanowiącym teren Wigierskiego Parku Narodowego. Naliczono mu niemal 1 130 000 złotych do zapłaty, a do tego nakazano zapłatę odsetków liczonych, nie wiedzieć czemu, nawet za okres, w którym permakulturowy ogród był urokliwym zakątkiem. Tyle, że powstałym z wykorzystaniem samochodowego ogumienia. Sprawą zajęli się nie tylko prawnicy, którzy przez wiele tygodni przecierali oczy ze zdumienia, ale również rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który po zapoznaniu się ze sprawą zdecydował również o swoim udziale w postępowaniu odwoławczym zapoczątkowanym przez Sławomira Jakubowskiego. Skarga do SKO na tę decyzję została jednak rozpatrzona na niekorzyść Jakubowskiego, ale jak podkreśla jego pełnomocnik, trudno się z nią zgodzić, bowiem wydane przez kolegium orzeczenie nie odnosi się do licznych zarzutów zawartych w odwołaniu.
Skarga na decyzję SKO trafiła więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przed którym z uprawnieniami przynależnymi prokuratorowi wystąpi również w imieniu Jakubowskiego rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Jeśli sąd administracyjny uzna rację SKO, to można się spodziewać, że Urząd Marszałkowski w przyszłości sięgnie również do kieszeni rolników za umacnianie oponami pryzm kiszonkowych, do portfeli żeglarzy za wykorzystywanie opon jako odbojników lub do pieniędzy właścicieli działek, którzy z opon od starego golfa zrobili sobie kwietniki, piaskownice lub huśtawki. Bo czy znacie rolnika, żeglarza lub działkowca, który ma zezwolenie na takie wykorzystanie używanych opon?